Czekajcie, kurwa. Czekajcie jeszcze za mną. Czekajcie jeszcze za mną. Dobra, ziomie. No, możemy zaczynać? Możemy, no, okej. To zaczynamy. No witam po raz pierwszy od bardzo dawna. No i zaczynamy sobie vloga. Vlogiem zaczynamy, ponieważ chciałbym wam przekazać te informacje, które mam wam do przekazania w dzisiejszym odcinku, dzięki którym będziemy mogli kontynuować nasze dalsze zainteresowania i naszą dalszą, do czego ja się bawię, kablem. Jak widzieliście, jakiś czas, w ogóle muszę tu się przyjrzeć, żeby się tam patrzeć, a nie tutaj, bo tutaj wtedy nie patrzycie na mnie, tylko na... To znaczy ja nie patrzę wtedy na was, nieważne. Przez tydzień nie było żadnego filmu. Z czym mogło być to spowodowane? Co by mogło takiego się stać, żebym ja nie nagrał filmu? Szkoła. Są poprawki, jest koniec roku, no i trzeba to nadrobić. Co roku mówi się, a tym razem tych poprawek nie będzie. Będzie wszystko, wszystkie oceny będą zaplanowane na 100%. A się na końcu okazuje, że takowe poprawki właśnie się pojawiają. I to nie z jednego przedmiotu, ale z dwóch. Z czterech! O kurwa! Nie są to jakieś wielce zagrożone oceny, bardziej chodzi tutaj o podwyższanie ocen, żeby łapać się na jak najlepszą średnią oczywiście. Był Dzień Dziecka, dlatego wszystkiego najlepszego wszystkim moim widzom, wiem, życzenia spóźnione, ale szczere. No i możecie pisać w komentarzach, co w ogóle piszcie, jak najwięcej komentarzy. Nie, możecie teraz napisać, lubię brzoskwinki, tylko koniecznie jeszcze napiszcie, czy te takie obłosione, czy te gładkie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie ja lubię, poczekajcie do końca filmu, tylko bez przycinania. Jeszcze raz przepraszam za tą nieobecność, ale zaraz się wszystkiego dowiecie, co z tymi filmami. Bierzemy się do roboty i jakiś czas temu właśnie zacząłem zastanawiać się nad tym, co mi brakuje, jeśli chodzi o filmy. Staram się opowiadać jak najdokładniej o danej grze, staram się na dany temat wypowiadać jak najlepiej. Przekaz był jakby taki dosyć profesjonalny, że tak powiem. Siedzę i myślę, czego w tych moich filmach może brakować. Za mało jest tej mojej osobowości, którą jestem na co dzień. W filmach jestem bardzo poważny, przedstawiam to jak najdokładniej, staram się swoje wypowiedzi składać jak najdokładniej, a chciałbym swoją osobowość jakby również w tych filmach przedstawiać. Różne głupie, różne takie bezsensowne zachowania, które również zdarzają się w zwykłym świecie. Tak w ogóle pewnie wielu z was napisze teraz, dlaczego masz słuchawki? Po co ci słuchawki, jak nagrywasz vloga? Bo lubię. Kurde, już niedługo do fryzjera. Więc tak, przechodząc do jeszcze tych ogólnych wiadomości, które chciałbym wam przekazać. Nie pierdol mi ty. Będą filmy regularnie, od razu was informuję, żebyście wiedzieli, kiedy na mój kanał zawitać, kiedy wejść i kiedy spodziewać się danego filmu, abyście mogli go obejrzeć. Więc filmy będą mniej więcej co 2-3 dni o godzinie 18. To godziny już, w których można sobie odpocząć, można ten film przerobić, przedtem można go nagrać i myślę, że będę się wyrabiał, a jeżeli nie, bo ja wiecie, zawsze jest tak, że o tym kiedy mówisz, a później nie spełniasz, nie? Bo mnie boli, nie? Boli, nie? Wiem, bo często się tak zdarza, bo się czasem nie udaje, co nie? No, ale teraz już nie będzie tłumaczenia, że mi się nie udaje, tylko jeżeli zauważycie, że nie wrzuciłem na następny dzień, nie na następny dzień, bo to by było za szybko, bym się nie wyrobił oczywiście, ale jeżeli zauważycie, że nie wrzuciłem 2 dni później jakiegoś filmu o godzinie 18, piszcie challenge na dole, ja wybiorę wasz komentarz. No i taki challenge zrobię, tylko ma być to coś porządnego, nie zjedz cytrynę albo nie wiem, napij się koktajla, tak? Tylko ma być to, nie wiem, rozwal ze głowy o ścianę, skocz z 3. piętra. Dobra, już tak nie agresywnie, ale no dobra, no niech będzie coś, nie wiem, rozbij se 3 jajka, bo jajko, rozbij se jajko na głowie. Coś, nie wiem, coś kreatywnego, żeby to wiecie, żebym na to, żebym dostał jakąś karę. Te jajka są dobre, bo później będę musiał sprzątać. Czym dostał taką karę, taką nauczkę, żebym te filmy wstawiał. A jeżeli ich nie będę wstawiał, to zawsze w następnym odcinku podczas nagrania, podczas nagrywania będę taki challenge wykonywał. Co więcej, na kanale będą pojawiać się challenge odnośnie, może będą z kimś, jeżeli wam się spodoba, no to może z kimś będą. Challenge, vlogi, różnorakie gry, które mam nadzieję będziecie oglądać. I jeśli chodzi o Margonę, bo wiem, że lubicie oglądać nawet w moim wykonaniu tą grę, chociaż nie wiem dlaczego, no ale dobra.
jeżeli wam się podoba, z Margonem będą live'y, co jakiś czas będę wam live zapowiadał, tylko muszę sobie ogarnąć i piszcie, czy chcecie z Twitcha live'a, czy chcecie na Twitchu live'a, czy na YouTubie, bo no nie wiem, niektórym by było łatwiej pewnie na YouTubie odnaleźć takie coś, no ale jeżeli chcecie oglądać na Twitchu, nie wiem, jakaś lepsza jakość, albo na Hitboxie, bo live'y będą od tego idealne, będziemy sobie tam rozgrywkę prowadzili, czy tam Herosa znajdziemy, czy wieczorem będziemy grali, czy będziemy grać popołudniami. Wieczorem to zazwyczaj będzie wolne, więc myślę, że na spokojnie sobie wbijecie, ale do live'ów by się przydało też większa ilość widzów, więc mam nadzieję, że no się jakby wszyscy zepną i wbijecie tą liczbę widzów, żebym ja mógł live'y robić dla was. Piszcie też propozycje odnośnie filmów, wasze komentarze kreatywne będą wyświetlane pod kolejnym filmem, no i myślę, że w taki sposób również będziecie mogli się przyczynić do tego, że te filmy będą mega. Gdy już skończycie go oglądać, żebyście wyszli z uśmiechem na twarzy i żeby wam się te materiały przede wszystkim podobały. Mam nadzieję, że o wszystkim wspomniałem to, co chciałem powiedzieć, chociaż zazwyczaj jest tak, że jak kończę film, obrabiam, to mi się nagle coś przypomina. A kurde, mógłbym jeszcze to powiedzieć. Także dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, bo to będzie taka motywacyjna. Pamiętajcie o pisaniu challenge, jakie bym mógł dla was robić. No i... Wrócił Mareczek. I pokażę, na co go stać. I takim miłym akcentem zakończę dzisiejszy film. Dobra, kurwa, nie ma czas się nie ubije, czas coś zrobić, mimo że się nie chce, ale się trzeba wziąć do roboty, panie. Widzę was. Teraz lecimy z nagrywkami, no bo nie może tak być, że ja mam taką widownię. Nie jest to widownia 20 tysięcy, 40, 50 tysięcy, ale widownia to widownia. Dziękuję wam za to, no i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca. Trzymajcie się, dechem, cześć! A brzoskwinki to lubię wszystkie.